Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak podłączyć panele fotowoltaiczne do falownika PS3K, który wykorzystuję do zasilania awaryjnego mojego domu. Słuchajcie, falownik już odłączony. Zaraz zacznę go rozkładać i pokażę Wam, jak wygląda podłączenie poszczególnych elementów do falownika i jak podłączyć panele fotowoltaiczne do niego. Niezbyt estetycznie wyszedł mi ten otwór na przewody od 230 V, no dlatego wydrukowałem sobie właśnie taką małą zaślepkę, taką maskownicę, która no, ukryła powiedzmy niedociągnięcia, które wykonałem. Jak było widać do zdjęcia tej pokrywki, wystarczy odkręcić dwie śrubki i można powiedzieć, że sama wypada. Co my tu mamy po kolei? Złącze do podłączenia paneli fotowoltaicznych. Miejsce do podłączenia akumulatorów. Tutaj są akurat dosyć grube szyny aluminiowe, do których przykręcamy nasze przewody od akumulatorów. Tutaj jest takie złącze normalnie otwarte lub normalnie zamknięte, które możemy wysterować na przykład agregat prądotwórczy. Dalej port oznaczony jako COM to jest RS232. Ja mam tutaj akurat podłączony, zdaje się, Raspberry Pi, który czyta dane z tego falownika i wysyła dalej do grafany. Dalej mamy 230 V wejście i 230 V wyjście na odbiory. No i na samym końcu jest jeszcze mały bezpiecznik od 230 V. Jeszcze nie wiem, jak je najwygodniej, te przewody najwygodniej puścić, ale chyba zrobimy to jakoś tędy, żeby też się troszeczkę zamaskować. Dobra, lecimy z tematem. Przewody przeciągnięte. Sprawdzimy teraz, czy dobrze jest oznaczona polaryzacja przewodów, tak? Czy czerwone jest faktycznie plusem, czy nie. Muszę odizolować przewody. Jest dzień. Panele pracują, są zapięte już na dachu, więc trzeba uważać. Jednak można tutaj bardzo łatwo chociażby uszkodzić te panele. Jeden mamy już obrany, a drugi zaraz zrobimy. Ok. Ubieram końcówki. Trochę je tutaj zwiążemy i sprawdzimy, jakie napięcie idzie z paneli. 37 V. Polaryzacja w porządku. No w takim razie zabieramy się za podłączenie paneli do falownika. Podłączone. Myślę, że możemy włączyć falownik i zobaczyć, czy działa. Startujemy. Najpierw zaczniemy od uruchomienia dopływu prądu do falownika. Ok, falownik nam się tutaj już zgłasza.
Odpalamy go. O, ciekawe, zgłasza jakiś błąd. Chyba najpierw zaczynamy od podłączenia baterii. Następnie przyciskiem włączamy falownik. A na końcu podłączamy sieć. Jak widać na obrazku, falownik wykrył już, że ma podłączone panele. Falownik wciąż jest skonfigurowany w domyślnym trybie, który używałem wcześniej, czyli w trybie bypass, gdzie omija w ogóle ładowarkę solarną i wszystkie całe zasilanie na odbiory pochodzi z sieci zasilającej. Zaczniemy od przekonfigurowania falownika. Żeby wejść w tryb konfiguracji, musimy 3 sekundy przytrzymać przycisk Enter. OK. Tutaj na środku pokazuje nam się numer programu. Z instrukcji można sobie wyczytać, co dany program oznacza. Przechodzimy do programu pierwszego. Program pierwszy to jest wybór typu zasilania dla odbiorów. Wchodzimy w konfigurację dla tego programu i mamy do wyboru 3 tryby. Sol, SBU i UTI, jeśli można tak przeczytać. I one różnią się tym, że Sol to jest Solar First, czyli w momencie, kiedy mamy energię z paneli, to ona zasila odbiory. Jeśli jej brakuje, to jest pobierana z baterii do pewnego progu, który możemy sobie też ustawić. Natomiast jeżeli brakuje zasilania całkowicie z paneli, to energia jest pobierana z sieci zasilającej. Kolejny tryb, czyli UTI, czyli Utility, to jest typowy bypass, tak? To jest tryb UPS-owy, czyli energia z paneli nie jest wykorzystywana w trakcie normalnej pracy. Dopiero w momencie, kiedy zabraknie prądu, wtedy uruchamiana jest ładowarka solarna i ona ładuje akumulatory. Natomiast jest zupełnie zbypassowana w momencie, kiedy wszystko działa dobrze. I ostatni z trybów, czyli SBU. Ten tryb to jest Solar Battery Utility, czyli w kolejności najpierw zasilamy z paneli fotowoltaicznych. Jeżeli brakuje w nich energii, to pobieramy z baterii. Jeżeli baterii brakuje, to dopiero wtedy bierzemy z sieci zasilającej. Ten tryb różni się od trybu Sol, Solar First, tym, że tutaj, jeśli energia z paneli nam zniknie, to dalej pobieramy z baterii aż dotąd, aż ją wyczerpiemy. Czyli to jest taki typowy tryb off-gridowy. Natomiast no, ja chciałbym zostawić dalej falownik w trybie powiedzmy działania zasilania awaryjnego, więc wybierzemy sobie tryb Solar First. OK, Enter. Przechodzimy dalej do następnego trybu. Tutaj możemy sobie poustawiać różnego rodzaju parametry dla akumulatora itd., itd. Natomiast my przejdziemy do programu numer 12 i w tym programie możemy sobie zdefiniować taki punkt, przy którym w momencie, kiedy zabraknie nam energii dostarczanej przez panele fotowoltaiczne, to kiedy falownik ma się przełączyć na sieć zasilającą. My chcemy, żeby to działało wciąż jako zasilanie awaryjne, żeby nie eksploatowało nadmiernie akumulatorów z tego względu, że no to są AGM-y, tak? Więc nie chcemy ich tutaj bardzo mocno rozładowywać stale, bo mają dosyć ograniczoną liczbę cykli ładowania, więc myślę, że taką bezpieczną granicą rozładowania, gdzie nie będzie nadmiernie eksploatowało akumulatoru, będzie właśnie 24 V. Wczoraj późnym wieczorem odpaliłem test falownika zasilania awaryjnego z podłączonymi panelami.
Odpaliłem go późnym wieczorem, właściwie to w nocy, dlatego że chciałem zobaczyć, jak mocno panele dadzą radę od rana podnieść napięcie na bateriach. Przypomnę jeszcze, jak wygląda konfiguracja. Do falownika zostały podpięte dwa panele fotowoltaiczne. Są to panele Ja Solar 340 W. Poprzednio mówiłem, że będą to Trina Solar, ale tyle tych paneli przeglądałem, że już mi się po prostu pomyliło. Natomiast panele zostały zamontowane przez firmę montującą fotowoltaikę przy okazji rozbudowy mojego systemu on-gridowego. Poprosiłem ich, aby zamontowali mi dwa dodatkowe panele, no, które poszły właśnie do tego falownika od zasilania awaryjnego. Panele zostały podłączone, połączone najpierw na dachu równolegle, dlatego że falownik, którego używam, ma bardzo niskie napięcia obwodu otwartego, dlatego no, nie mogłem ich łączyć w szeregi. Panele dają łączną moc w piku 680 W. Nie jest to jakoś specjalnie dużo, ale moje standardowe obciążenie w ciągu dnia tego falownika to jest około 250-260 W, więc też nie chciałem, żeby ta energia jakoś bardzo mocno się marnowała w takim normalnym trybie działania. Aby można było spożytkować to, co generują panele, a jednocześnie też no nie iść po off-grid. Jednak akumulatory, których używam, no nie nadają się takiego trybu, żeby je jakoś mocno katować i rozładowywać non-stop, bo mają dosyć mało cykli ładowania i szybko by umarły. Test, jak mówię, zacząłem około 1 w nocy wczoraj. Dzisiaj od samego rana ładnie wyszło słońce, więc możemy zobaczyć na grafanie, jak panele pracowały, jak falownik się zachowywał. Tutaj właśnie wyświetlam widok z ostatnich 24 godzin pracy mojego falownika. No i co, zobaczmy sobie to okienko, w którym falownik pracował bez zasilania z sieci całkowicie. No w tym czasie tylko 3,37 kWh zużyliśmy. Popatrzmy teraz, jak wygląda wykres mocy czynnej, jaką generowały panele fotowoltaiczne podczas naszego testu. Powiększę sobie troszkę ten wykres, żeby było lepiej widać. Te schodki, które widzimy na wykresie, to po prostu interwał, w którym falownik jest odpytywany. Tak, pytam go mniej więcej chyba z tego co wiem co minutę. Nie wiem też, jak często on te dane wewnętrznie odświeża, bo to są wszystko, co prezentuję na tych wykresach, są to dane pochodzące bezpośrednio z falownika. I zobaczmy, falownik wystartował o godzinie mniej więcej 5 rano, już wtedy zaczęła się pierwsza generacja prądu. W okolicach godziny 7 produkcja prądu z paneli fotowoltaicznych, przypomnę, że są to tylko dwa panele 340 W, zaspokajała już praktycznie w całości zapotrzebowanie odbiorów, które są do falownika podłączone. W szczytowym momencie, to widzę, było gdzieś w okolicach godziny 12, mieliśmy 626 W podawane z paneli fotowoltaicznych, co myślę, że jest całkiem niezłym wynikiem z tego względu, że ten falownik PS3K, którego ja używam, ma tylko ładowarkę PWM, nie ma MPPT, więc ona no, może nie być jakaś super wydajna, natomiast do takiego zastosowania jak zasilania awaryjne widać, że spokojnie wystarcza. Nasz test zakończył się o godzinie 14.33 i zobaczmy, jak wyglądała sytuacja na samym końcu. W czasie testu pobraliśmy z baterii plus paneli fotowoltaicznych 3,4 kWh. Na końcu testu baterie miały 66% swojej pojemności, napięcie na baterii wynosiło 25,7 V, a panele dalej produkowały całkiem niezłą ilość energii, bo było to 302 W, przy czym odbiory, zapotrzebowanie na energię było na poziomie 251 W tylko.
A tu jeszcze wspomnę o jednej ciekawej rzeczy, którą zapewnia ten falownik. W sumie zwrócił mi na to uwagę jeden z komentujących poprzedni film, który nagrałem. Falownik dostarcza całkiem niezłej jakości prąd o stałym i stabilnym napięciu w okolicach 230 V. Co nie jest takie oczywiste, jeżeli posiadamy też falowniki od fotowoltaiki on-gridowej, to one dość mocno podbijają napięcie w sieci. W moim przypadku jest to, dochodzi nawet do 248 V, a zakres, w którym urządzenia mogą pracować, to jest 230 V plus minus 10%, tak? Czyli górną granicą jest 253 V, zdaje się, coś koło tego. I tej granicy nie powinniśmy przekraczać. Ten falownik PS3K, jako że jest jak gdyby odseparowany od sieci, tak, zapewnia nam to napięcie o znacznie bardziej przewidywalnej wartości. Czas na kilka słów podsumowania. Przede wszystkim, czy było warto montować dodatkowe panele do zasilania awaryjnego? Moim zdaniem zdecydowanie tak, bo znacząco wydłużyły czas pracy na baterii, przynajmniej w dzień, podczas gdy jest słońce. Oczywiście w momencie, gdy jest duże zachmurzenie, niewiele one dadzą, ale ich koszt to było raptem około 1000 zł za dwa panele, a znacząco wpłynął na czas działania zasilania awaryjnego. To największy plus, mi się wydaje. Z minusów muszę powiedzieć, że falownik podczas działania z panelami, podczas ciągłego ich ładowania i rozładowywania, załącza wentylatory, które są dosyć głośne. Jeżeli ktoś zamontuje sobie taki falownik w pomieszczeniu, które po prostu, jest blisko pomieszczeń mieszkalnych, to na pewno będzie mu to mocno hałasowało i przeszkadzało. U mnie jest to zamontowane w kotłowni, gdzie są też inne urządzenia, więc nie jest aż taki duży problem. Aczkolwiek falownik jest zdecydowanie hałaśliwym urządzeniem podczas takiej pracy. Kolejna rzecz, którą zauważyłem, to dość dziwne zachowanie falownika w momencie, kiedy panele praktycznie nie produkują energii. Wszystkie te progi zadziałania ładowarki sieciowej oparte są o napięcie np. paneli fotowoltaicznych. Natomiast czasami jest tak, że panele nie dają praktycznie wcale prądu, czyli nie ładują de facto akumulatorów, ale dają dosyć wysokie napięcie, w związku z tym ładowarka sieciowa się nie załącza, a jednocześnie wartość napięcia na akumulatorach spada poniżej progu, dla którego powinno się już załączyć. Więc tutaj jest to dosyć, przynajmniej w takim trybie działania, tym Solar First, gdzie nie chcemy aż tak bardzo eksploatować baterii, jest to dosyć dziwne zachowanie moim zdaniem tego falownika. Także podsumowując, dotychczasowe koszty tego systemu, mamy tak, falownik, który kosztował około 900 zł, cztery akumulatory łącznie kosztowały 2000 zł, dwa panele po 500 każdy, trochę kabelków, także przekroczyliśmy nieznacznie 4000 zł, a mamy w pełni automatyczny system zasilania awaryjnego najważniejszych obwodów w naszym domu. W tej cenie pewnie udałoby się kupić na przykład agregat prądotwórczy, który zapewniłby podobną moc i być może nawet znacznie dłuższe podtrzymanie, aczkolwiek agregat prądotwórczy to zawsze konieczność serwisowania, konieczność dolewania benzyny, konieczność przepalania go co jakiś czas. To system działa w pełni automatycznie i jest gotowy do działania wtedy, kiedy faktycznie jest potrzebny. Co więcej, w tym trybie Solar First panele, które są na dachu, tak naprawdę obniżają nam rachunek za prąd, który jest zużywany przez te odbiory, które działają w ciągu dnia. Przez te urządzenia, które działają w ciągu dnia i są podłączone do naszego falownika. Także myślę, że tym bardziej jest to opłacalne, żeby montować tego typu systemy zasilania awaryjnego w odróżnieniu od agregatu. Ale myślę, że o porównanie agregatu do falownika z akumulatorami to już jest zupełnie inny wątek, który może kiedyś poruszę. Dodam jeszcze, że panele, które mam podłączone do tego falownika, są umieszczone na kierunku wschodnim.
To jest celowe z tego względu, że chcę tak naprawdę jak najszybciej po nocy, w której falownik mógłby pracować powiedzmy na bateriach, jak najszybciej chciałbym pozyskiwać energię ze słońca i doładowywać już akumulatory, tak, żeby nie doszło do momentu, gdzie akumulatory rozładują się całkowicie w przypadku braku zasilania z sieci. Wydaje mi się, że to, co jeszcze można by było poprawić w tym moim systemie zasilania awaryjnego, to przede wszystkim wymienić akumulatory na jakieś litowe, które można by było dużo bardziej eksploatować. Tak, jemy jednak no, nie są za dobre, tak? Widać, że ich sprawność się zmniejsza i wydaje mi się, że jak teraz zacznie je eksploatować znacznie bardziej, to ich zużycie będzie postępować znacznie szybciej. Także myślę, że to jest jeden z elementów, na którym warto by się było zastanowić, żeby go wymienić. Przede wszystkim wtedy można by i powiększyć w ogóle tą baterię. Dzięki temu można by było przejść z tymi owodami, które u mnie chodzą, no przynajmniej ta automatyka chodzi u mnie 24/7, tak? Można by było całkowicie uniezależnić ją, przynajmniej przez większą część roku, od zakładu energetycznego. Myślę, że trzeba by było wtedy też dopiąć kolejne panele, bo dwa panele o mocy niecałych 700 W to trochę mało, żeby w pełni zapewnić energię dla odbiorów i jednocześnie utrzymać baterię w trybie naładowanym. Wydaje mi się, że dołożenie dwóch kolejnych załatwiłoby sprawę. Tak się składa, że ja tych paneli, akurat ja solarę mam na dachu 8, co prawda są podłączone do falownika on-gridowego, ale jest to solarę, więc bez problemu mogę dwa kolejne od niego odpiąć i nic szczególnego się nie stanie. Także to jest jeden z pomysłów na usprawnienie tego systemu. Na ten moment to chyba tyle. Jeśli podobają Ci się moje materiały, zasubskrybuj mój kanał. Myślę, że będzie się tu pojawiało więcej różnego rodzaju takich rozwiązań DIY, gdzie można coś samemu złożyć, coś samemu skonfigurować i usprawnić swój dom czy generalnie otoczenie wokół siebie. No i dzięki, że dotrwałeś do tego momentu. Pozdrawiam.